Cześć! Wiele osób pyta mnie o więcej i więcej przykładów z pierwiastków i z potęg. Dlatego przygotowałam dla Was taki quiz, coś na zasadzie prawda czy fałsz. Pamiętajcie też, że fajnie jest się uczyć, a właściwie zrozumieć pierwiastki i potęgi razem, ponieważ jedno wynika z drugiego. Ok, ale nie przedłużając, zaczynajmy pierwszy przykład. 32 razy 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi czwartej równa się 2 do potęgi 12. Mam nadzieję, że pamiętacie coś takiego, jest taka zasada, że przy tych samych podstawach wystarczy, że wykładniki dodajemy albo odejmujemy. Przy mnożeniu dodajemy, a przy dzieleniu odejmujemy. Więc tu mamy wszędzie dwójkę w podstawach, ale tutaj mamy 32, więc wypadałoby to 32 również zamienić na 2 do potęgi, no właśnie i teraz ile? 32, czyli 2 do potęgi drugiej to mamy 2 razy 2 to jest 4, razy 2 to mamy 8, razy 2 to jest 16 i razy 2 to jest 32, więc tych dwójek było 5, więc 32 to jest 2 do potęgi piątej i mamy wszędzie te same podstawy, więc wystarczy dodać tutaj, bo mamy mnożenie, dodać wykładniki 5 plus 3 to jest 8 plus 4 to jest 12, więc to jest równe 2 do potęgi 12, więc tutaj mamy oczywiście prawdę. Jedźmy dalej. Tutaj 27 razy 3 do potęgi 9 podzielić przez 3 do potęgi 5 i czy to jest równe 3 do potęgi 7. No i jest taka sama zasada, spróbujcie sobie to zrobić sami. Tutaj mamy 3, 3, 3 podstawy i 27. 27 to jest 3 do potęgi, 3 do potęgi drugiej to mamy 9, ponieważ 3 razy 3 to jest 9 i jeszcze razy 1, 3 to jest 27, więc 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. Nie umiem pisać. Ok, więc tutaj mamy 3 dodać 9, ponieważ jest tu mnożenie. 3 dodać 9 to jest 12. Tu mamy dzielenie, więc odejmujemy 12 odjąć 5, no to jest 7, więc tutaj znowu mamy prawdę. Ok, lecimy dalej. 64 razy 16 podzielić przez 2 do potęgi 9 równa się równe 2. Tutaj mamy tylko tak naprawdę podpowiedź, że tu jest dwójka w podstawie i tu jest też dwójka w podstawie. Spróbujmy zrobić 16. Ok, więc to będzie 2 do potęgi, 2 razy 2 to jest 4, razy 2 to jest 8, razy 2 to jest 16, czyli 2 do potęgi czwartej. Ok, a 64, no tu mamy 2 do potęgi czwartej, to już jest 16. 16 razy 2 to jest 32 i razy 2 to jest 64. Więc tutaj będzie 2 do potęgi 4, 5, 6 do potęgi szóstej. Ok, i teraz znowu 6 dodać 4, ponieważ tu jest mnożenie, więc dodajemy wykładniki, to jest 10 minus 9. To jest 1, czyli tu jest 2 do potęgi pierwszej, a 2 do potęgi pierwszej to jest 2. Więc znowu mamy prawdę. Ok, lecimy dalej. O, tutaj mamy już bardziej skomplikowany przykład. Mamy pierwiastki i potęgi w jednym równaniu. Więc co tutaj robimy? No zobaczmy, zróbmy sobie najpierw ten pierwiastek. Żeby wyciągnąć spod pierwiastka, musimy sobie ten ułamek zamienić na ułamek niewłaściwy. Czyli po prostu robimy tak, że 9 razy 2 to jest 18, dodać 7 to jest 25. Czyli pod pierwiastkiem mamy u góry, czyli w liczniku 25, a mianownik oczywiście przepisujemy, czyli jest 25 dziewiątych. A to możemy zrobić, ponieważ możemy sobie to zmienić na jakby na dwa pierwiastki. Pierwiastek z 25 przez pierwiastek z 9. I u góry mamy, czyli w liczniku 5, a na dole 3. Ok, czyli mamy już 5 trzecich zrobione. Razy 3 do trzeciej. Ok, czyli sobie to tu zapiszmy może. 5 trzecich razy 3 do trzeciej to jest ile?
3 razy 3 to jest 9, razy 3 to jest 27. To już było. Minus i teraz 1 trzecia do kwadratu. To jest tak, że ten kwadrat robimy i w liczniku, i w mianowniku, czyli 1 do kwadratu to wiadomo, że to jest 1, bo 1 razy 1 to jest 1, a 3 do kwadratu to jest 3 razy 3, 9. Ok, i mamy coś takiego. I teraz się nam kłania kolejność wykonywania działań. Na początku oczywiście zawsze mamy mnożenie, a później odejmowanie. Więc tutaj to mnożenie sobie skracamy trójkę z 27, tu mamy 1, a tu mamy 9. 5 razy 9 to jest 45, minus 1 dziewiąta, no to już wiemy, że to jest 44 i 8 dziewiątych, więc również mamy prawdę. Ok, a teraz coś trudniejszego. Pierwiastek z 27, czy jest większy od 5,2? No gdyby to był trzeci pierwiastek z 27, to nie byłoby problemu, ponieważ 3 razy 3 jest 9, razy 3 jest 27, więc tu by była po prostu trójka. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest po prostu 3. Ale mamy tutaj taką niewidoczną dwójkę, więc musimy sobie to oszacować. 27 jest gdzieś pomiędzy 25 a 36, ponieważ pierwiastek z 25 to jest 5, a pierwiastek z 36 to jest 6, czyli gdzieś pomiędzy 5 i 6. No tutaj na razie nic nam to nie daje za bardzo. No wiadomo, że to jest gdzieś pomiędzy 5 a 6, tylko czy to będzie większe od 5,2? To jest pytanie. Ok, mamy pierwiastek z 27, a tutaj mamy 25, czyli na plusie mamy 2. Sobie tutaj napiszmy tą dwójeczkę, a różnica pomiędzy 36 a 25, czyli 36 minus 25, to jest 11. Czyli powinniśmy sobie po prostu tą różnicę podzielić przez 11, to znaczy tą dwójeczkę tutaj, która nam jakby mamy ponad to, podzielić przez 11. No i zróbmy sobie to po prostu jako dzielenie w słupku. 2 podzielić przez 11, no to się nie da, więc jest 0. 0 razy 11 to jest 0, nam to oczywiście tutaj spada, czyli mamy 2, 0. Tutaj przecineczek, 20 podzielić przez 11 to jest 1. 1 razy 11 to jest 11. 20 minus 11 to jest 9. Tutaj nam znowu spada 90, 90 podzielić przez 11, no to jest 8, bo 8 razy 11 to jest 88, czyli to. No i tam dalej, nie? 88, minus 2 i tak dalej, ale mamy 0,18 i coś tam dalej, więc tak naprawdę czy to jest większe od 5,2? No nie, ponieważ tutaj wyjdzie nam 5,18. Więc 5,18 no jest mniejsze od 5,2, a nie większe. Więc tutaj mamy fałsz. Ok, lecimy dalej. Pierwiastek z 17, czy jest mniejsze od 4,1? No i tutaj na takiej samej zasadzie to zróbmy. Pierwiastek z 16 to jest 4 i następny jest pierwiastek z 25 to jest 5, nie? Czyli tutaj pomiędzy 4 a 5. No tutaj mamy 4,1, czyli no zgadzałoby się. No ale teraz zróbmy sobie tak samo tą różnicę. Jak mamy pierwiastek z 16 to 4, a tu mamy 17, czyli jakby jedynka nam brakuje, a pomiędzy 25 a 16 mamy różnicy 9, tak? Więc 1 podzielić przez 9, znowu zróbmy sobie słupku. 1 przez 9 to jest, wiadomo, 0. Tutaj 0, 1, 0 nam spada. 10 przez 9 to mamy 1, 1 razy 9 to mamy 9 minus, no tu mamy 1, 0, znowu 10 przez 9 to jest 1, czyli widzimy, że jest 0,11 tak naprawdę w okresie, więc tutaj mamy
4,11 po tej stronie. Czy to jest mniejsze, oczywiście jedynkę byśmy dali w okresie, czy to jest mniejsze o 4,1? No też fałsz, ponieważ tu mamy 4,1000 i tak dalej, a tu będzie cały czas 4,111, więc to jest oczywiście większe, więc tutaj mamy fałsz. I teraz mamy inny przykład, pierwiastek trzeciego stopnia z 29, czy jest większy od trójki? Na początku mówiłam, że pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, ponieważ 3 razy 3 jest 9 razy 3 jest 27, czyli 3 do potęgi trzeciej to jest 27. I w tym momencie tutaj nie musimy tak dokładnie liczyć, ponieważ wiadomo, że to będzie coś większego niż 3, ponieważ pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, a pierwiastek trzeciego stopnia z 29 to będzie 3, coś, więc na pewno to będzie większe od trójki. Więc tutaj mamy prawdę. Okej, lecimy dalej. 6,5 razy 10 do 7 pod pierwiastkiem. Zróbmy sobie pod pierwiastkiem tą liczbę z odpowiednią ilością zer. Jeśli tu mamy 6,5, no to od tego musimy liczyć te 7, jakby przesunięcie przecinka o 7 miejsc. Czyli mamy 6, 5, czyli to już jest jedno miejsce i 6 zer, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy 65 milionów, oczywiście pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 64 to jest 8, czyli coś powyżej 8 i tu mamy 3, 6 zer, jakby dzielimy to na 2, ponieważ wszystko jest do potęgi i przepisujemy sobie 3 zera. 8000 razy 8000, no to będzie 6, 4 i właściwie te 6 zer. 64 miliony. I pierwiastek z 64 miliony to jest 8000, a z 65 milionów, no to musi być coś więcej niż 8000. A tutaj mamy pytanie, czy to jest mniejsze od 8000? No fałsz, ponieważ to musi być coś ponad 8, coś po prostu ponad 8000. I kolejny przykład. Pierwiastek z 9 razy 10 do minus 4. W poprzednim ćwiczeniu były potęgi na plusie, więc przesuwaliśmy przecinek w prawą stronę, a w tym przykładzie mamy potęgę na minusie, więc musimy przesunąć przecinek w lewą stronę. Tutaj mamy taki niewidoczny przecinek, ponieważ to jest po prostu 9, czyli 9,0000. Napiszmy sobie to i przesuwamy o 4 miejsca, ale w lewą stronę. 1, 2, 3, 4. I tutaj wychodzi nam przecinek, a resztę wypełniamy zerami. I teraz musimy zrobić pierwiastek z 0,0009. OK. Tutaj wiemy, że pierwiastek z 9 to jest na pewno 3. I jeśli mamy tutaj parzystą ilość, to spokojnie możemy to potraktować jak 10 do czwartej, czyli 10 tysięcy. Tu mamy 4 zera, tak samo jak tutaj, tylko tu jest zupełnie odwrotnie. Ale chcę Wam pokazać, jak to zrobić, jak to zrozumieć najszybciej. A 10 tysięcy to jest po prostu 100 razy 100. Więc można spokojnie z tego potęgę zrobić. Jeśli tu mamy 4, to wystarczy, że zrobimy po przecinku 2 miejsca, czyli 0,03. Możecie sobie jeszcze sprawdzić na kalkulatorze, czy 0,03 razy 0,03 daje nam 0,0009. OK, tutaj mamy prawdę. I zróbmy sobie ostatni przykład w tej części. Pierwiastek z 8,8 razy 10 do 8, czy jest większy od liczby 80 tysięcy? Zróbmy sobie pod pierwiastkiem, mamy 8,8, bo przesuwam przecinek 8 miejsc w prawo, ponieważ mamy potęgę na plusie i 7 zer. 7, ok. Ciężko zrobić z tego pierwiastek, więc może zróbmy to inaczej.
tą liczbę po prawej po prostu sobie spotęgujmy, czyli zróbmy 80 tysięcy do kwadratu. 8 razy 8 to jest 64 i teraz musimy podwoić ilość zer, czyli mamy 4 i jeszcze 4. I to sobie porównajmy. Tu mamy 6 miliardów 400 milionów pod pierwiastkiem, a tu mamy 880 milionów. Więc wiadomo, że pierwiastek z 6 miliardów będzie większy niż pierwiastek z 880 milionów. I tutaj mamy fałsz. Ok, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli się podobało, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. I zapraszam Was na kolejną część pierwiastków i potęg. Oczywiście możemy zrobić w formie prawdy czy fałszu. Dajcie znać koniecznie, czy taka forma Wam odpowiada. No to do zobaczenia i powodzenia. Na razie, cześć!